To Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów. Kilka lat temu był to zaopuszczony budynek, który 30 kilka lat temu był wzniesiony w Nowej Hucie. Widać w tej chwili te wspaniałe odnowione kolumny, rozdzielona część jadalniana na dwie części, na część, gdzie jest wokalna, kulturalna oraz część stołówkowa. W parterze mieszczą się gabinety rehabilitacji ruchowej, fizykoterapii oraz terapii zajęciowej. Do Centrum Kultury i Rekreacji zapraszamy wszystkich seniorów. Będziemy tutaj oferowali naszym podopiecznym szeroko rozumianą aktywność społeczną, kulturalną i rehabilitacyjną. Wszelkiego rodzaju terapię zajęciową, poprzez muzyczną, którą właśnie słyszymy w tle, plastyczną, różne formy terapii plastycznej, rehabilitację, fizjoterapię. Takie zajęcia, które pomogą aktywnie spędzić jesień życia seniora. Czuję się tu jak w moim drugim domu, bo mieszkam niedaleko. No a poza tym uważam, że tego typu placówki, domy dziennej pomocy społecznej, są wspaniałą sprawą dla ludzi starszych. Czasem ludzie narzekają, że są samotni, no ale dlaczego są samotni? Dlatego, że nie chcą wyjść do ludzi. Uważam, że trzeba wyjść, nawiązać kontakty i wtedy człowiek nie czuje się samotnym. No te 11 lat, które spędziłem w Hutniku, na pewno ukształtowały mnie jako piłkarza seniora. Były bardzo dobre warunki do treningu. Trenowałem pod okiem bardzo dobrych fachowców. Trener Łach, czy Piotr Kocąb, czy wcześniej Lesław Cimikiewicz. Także to są ludzie, którym mogę zawdzięczać wiele. I nauczyli mnie sporo i dali mi dużo swobody na boisku. Krzysztof był zawodnikiem wiodącym. Grał na pozycji defensywnego pomocnika, ale ja przesunąłem go na pozycję ofensywnego pomocnika i był bardzo skutecznym zawodnikiem, grając na tej pozycji. Zdobywał po 13-14 bramek, grając jako pomocnik. To było duże osiągnięcie. Ta rola odpowiadała mu bardzo. Był powoływany do reprezentacji Polski. To było dużą satysfakcją dla nas, trenerów, którzy prowadzili go. Mam cechy takiego boiskowego przywódcy, miałem zawsze je, zawsze mnie ciągnęło do przodu. Miałem też szczęście strzelać piękne bramki. Udawało mi się niejednokrotnie przechylać szale na korzyść swojego klubu. No, ta jego indywidualność również pomagała zespołowi, ponieważ graliśmy taki bardzo ciężki mecz z Zagłębiem Lubin, które było na fali w tym czasie. Grało w czołówce tabeli i w końcówce meczu Krzysztof akcją i znakomitym uderzeniem rozstrzygnął ten mecz na naszą korzyść. Strzelał bardzo dobrze rzuty wolne. Był też egzekutorem rzutów karnych. Rzadko się mylił i dlatego był wyznaczany do tej roli. Skończyłem już 36 lat. Występuję dalej w pierwszej lidze. Jestem podstawowym zawodnikiem Górnika, ale liczę się z tym, że w każdym momencie może się to skończyć. Może kiedyś moje kroki skierują się też ku temu klubowi, aby jakoś mu pomóc w przyszłości. W końcu zdobyłem jakieś doświadczenie przez tyle lat i być może uda się kiedyś wrócić. Teatr tańca używa syntezy wszystkich rodzajów sztuk, do tego jeszcze ruchu codziennego. Najważniejsze, co mamy do powiedzenia przez taniec. I myślę, że dzisiaj ta komunikacja, która nie jest zafałszowana, kiedy na pewno ciało nie kłamie, jest najważniejszym elementem tańca i dlatego ma tak wiele zwolenników.
A zwolennicy ci właśnie są tutaj, w Nowej Hucie. I myślę, że przez te wszystkie lata przywoziliśmy zawsze trudny repertuar. Zawsze była publiczność, zawsze czułam, że prawie wstrzymują oddech. Myślę, że to są te lata w pewnym sensie wychowania takiej publiczności. Jeżeli ktoś ma odrobinę jakiejś tam wrażliwości, na pewno mu się to spodoba. Jest piękna muzyka, tancerze ją jakoś tam wyrażają, dzielą się z nami jakąś tam swoją ekspresją. Jeżeli potrafimy to jakoś odczuć, będzie nas to na pewno jakoś bardziej. Mnie się podoba, jestem pierwszy raz i myślę, że jest to rzecz prawie dla każdego, jeżeli ktoś odrobinkę się na to otworzy.